Nie mogę się doczekać. Lód, trzy takie... Bolenik mały. Co to za amatorka? Tak? Zaczynamy nockę. Lód! Jestem łowcą boleni. Masz na kierki. Masakra. Przygoda życia. Przygoda i zabawa. Się tam chciałem. Jeszcze nie grillowałem w namiocie. Pływamy. Kto pływa, to pływa. Jesteśmy na planecie Ziemia. Siódmy. To jest trudne łowisko, wymagające. Ryby, witajcie. Mamy 8 czerwca, około 19 na spontanie. Naprawdę na dużym spontanie nocka. Wracamy na niedźwiadka, było to dużo ryb. Specjalnie dla was sprawdzimy, czy jeszcze zostały, czy coś się będzie działo. Będzie na pewno śmiesznie, bo jesteśmy wszyscy zdeterminowani do tego, żeby nie spać całą noc i plotkować. Więc zostańcie, nie mogę się doczekać. Ryby, jedziemy. Ciebie godzina to trwa 2 godziny, tak? No nie, no bo jeszcze na zakupach, do temu lodu szukałem. Siema, siema Gosia. Cześć. Co to? Palmoleo? Co? Stęskniłaś się? Siema. Siema. Jak tam? Biero? To będzie ja, co? Ja chłopie... O, patrz. Ja zmieniłem i pokazuję na kukurydzę, na biero, patrz. Widzę, że dalej bombki nie stosujesz, tak? Tylko trawka. Tylko zielone. Tobie, Dawidek, to wiecznie tylko zielone. Jest zielona czapka. Czekaj, może od razu branie nagram. Co tu widzę? Halibutek? Dwójkę z trójką pomieszałeś? No. Zwykły Halibut? Zwykły, no. I będzie zaraz. Wiecie co, jest cholernie gorąco. Wziąłem, kupiłem lód. Trzy takie... O, fajnie. To nawet chyba nie trzeba wyciągać z tego, nie? Żeby wiecie co schłodzić. No, wodę mineralną, nie? Żeby była zimna. Słuchajcie, ja dzisiaj łowię tylko na spławik. Malutki haczyk zaczynam od malutkiego, żeby coś złapać, kontakt z rybą. Właśnie złapałem, dosłownie, oj, przepraszam, po 10 minutach. Jest to boleń, rzeczywiście kokosek. Bolenik mały. Puszczam go, bo szaleje. I powiem wam, że realizuję swoją taktykę z poprzedniego wyjazdu, bo jak pamiętacie, może nie widać tego na filmie, ale to ja grałem pierwsze skrzypce, tylko mi się znudziło łowienie tych ryb. Dzisiaj po prostu to powtórzę. Czy ktoś mi zagrozi? Wątpię. Jest dobrze, jest cisza, nie ma wiatru, zaczyna się powoli zachód słońca, zza chmur wystawia ostatnie promyczki. Jesteśmy już rozłożeni, w pewnej gotowości oczekujemy rybek, aczkolwiek nie mamy zamiaru się jakoś specjalnie spinać. Każdy dał sobie szansę, bo wędki są rozłożone, jest zanęcone, więc ryba sama przyjdzie. Nie ma co się spinać, bailando melo. Pokażę wam, jak Dawidek grilla rozpala z Gosią. Dawid, idzie wsparcie. O, znowu te faktury niezapłacone? Tak. Dada Didu? Co wy to robicie, Dawidku? A grilla palimy. Kurde, kupiłem brykiet, on w ogóle jest całkowicie niż węgiel jest, kurde. Ani go nie chcę ruszyć. A to czego podpałki nie wziąłeś? Zapomniałem. Każdej gapie z nosa kapie. Widzisz, to tak nie rozpalisz tego. Daj to Boże, drogi Dawid. Nigdy w harcerstwie nie byłeś. Nie znasz drucha borucha? Ja nie chcę cię papier palić, jest tak duszno. Jest duszno, bo nie ma wiatru w ogóle. No. Trzymaj to. No co, gdzie? No co ty? Połóż to. Kurde. O kurde. Tak się rozpala. I żaden komar ogniska nie ruszy. Pozwy sądowe? Też. Rachunki? Do piekła z nimi! Wiecie co, bo są komary. Ja ostatnio o tym myślałem. Wczoraj chciałeś? Dokładnie u mnie na ogrodzie. To są te zielone? Chyba tak. Ja jak byłem mały, pamiętam. O to! Jak uwielbiam po prostu zapach tego kadzidła. Nie wiem, jak to działa. Tyle lat to już jest na rynku. Tu są 2 na pewno zwinięte, Piotruś. Na 100%. No pamiętam. Pięknie to pachnie, bo komary jest masakra, nie? Już wam się nie żalę, spryskaliśmy się sprayami na komary, ale jeszcze pachnidełko trzeba doładować.
No dwa są wsadzone, widzicie, taki wykrojnik pewnie mają. Jest. O. I to się po prostu końcówkę podpala. Napiszcie w komentarzach, kto też tego używa. To jest oldschoolowe, ale nie umiera. Oldschool never die. Kilka lat woziłem w aucie także. Tak? No. Zaraz pokażę wam, jak się będzie palić. Na ten już. Co? Już nie może spokojnie posiedzieć. Płyny, trzeba uzupełniać płyny. Później będziesz dzienniki nagrywał. Tak, jak nie będziesz chrapał, to nie będę. Nie, ja nie chrapię. Ale po ilu latach mnie złapałeś, cholera, nie? A, widzisz? Wiesz, taktycznie cię podszedłem. Wiesz po ilu? Po ilu? Po siedmiu. O cholercia. Bo myśmy się poznali, Jurek, na pierwszym Pucharze Łowcy, nie? No tak. Tu! I ty nawet tu siedziałeś na tym brzegu, nawet nie wiem, czy w tym miejscu. Nie, tam na początku. Aha. Z Piotkiem. Tak. No. Tak było. I jeszcze Artek chyba był. Tak. Tam żeśmy siedzieli. No. Widzicie, jak czas mija? No. Teraz to już dinozaury jesteśmy. Ale jeszcze potrafimy. Ile to lat temu było? Lata. Siedem. No bo teraz siódmy puchar będzie, nie? No. Matko Boska. Tyle lat. Ty na co sobie wtedy pomyślałeś, jak jeszcze się nie znaliśmy, jak widziałeś, co wyprawiamy na filmach? Co to za amatorka? Tak? A nie, że czasem cholera, muszę to dołączyć do tego teamu. Tak, żeby nauczyć łowić. Tak? Tak. Żeśmy z Piotkiem w długie zimowe wieczory, tak gdzieśmy znaleźli gdzieś ten kanał. Patrzymy, o, chłopak z Rzeszowa. Patrzymy, a ty wtedy żeś na etapie był, żeś łowił te uklejki tamtego, tak myślimy, o nie, musimy go zabrać. I tak się zaczęło. Zacząłem tam pisać, zapisaliśmy się na puchar i już poleciało. No, ruszył pociąg, którego się już nie da zatrzymać. Tak. Później był pamiętny film Lipie? Z Lipia. O! Ale żeśmy oberwali za to. No. Ale ma tam... Ale tam była ustanowiona pewna granica, nie? Tak mi się wydaje. Mhm. Ona później była jeszcze sprawdzana kilkukrotnie, tak, żeby zmienić. Ale nigdy nie przekroczyli. Nie. No może raz. No. Może dwa. No dobra, trzy. Zdarzyło, ale nie więcej niż pięć. Nie. Widzicie, tak wygląda właśnie, jak już się pali. Czekaj. Tak wygląda, jak się już pali właśnie kadzidełko. Z dziada, pradziada używane. Przepiękny zapach, także... Słońce zachodzi, będziemy powoli rozpoczynać. Mam serek camembert, bo strasznie lubimy na nockach serki pleśniowe. Jeśli takie trójkąciki sobie ciachamy i... Zaczynamy nockę. No cóż, kochani, znowu u mnie. I znowu boleń. Jestem łowcą boleni. Ktoś tam mówił, że o, tylko płocie łowimy. Bolenie, patrzcie, jak na kukurydzę idą. Założyłem czerwoną, spadła już niestety. Też malutki. Zastanawiam się, kto tu wpadł na pomysł, żeby tu bolenie, cholera, wpuścić. No ale... Pewnie jakiś Bolesław. Patrz, ma pelet w pysku. Ty. No mój, ja naciłem tu pelet, tu truskawkę, łowcy, patrz. Widzisz? Widać? Zabierz mu. Masakra, on żruje nie na żarty. Ale ta ryba ogłupiała. No jednak wyhaczasz, to wyhaczasz także. Wołaj, karpie, popie. Karpie, mistrza, karpie. Sprawdziły się niestety najczarniejsze scenariusze. Gdzie przybyłeś? Zaczęło lać. Gdyby nie leciały, to pomaga. Pioruny walą. Przenieśliśmy tutaj te zapaszki komarowe. No i ustawiamy fotele. Jak widzicie, dość pojemny namiot. Także przeczekamy te trudne warunki. Nie, druchu? A jest. Kto zna drucha borucha, ten wie, co to znaczy. No. No to co? Dzień układowy. Ładnie brzmi. No niestety ryby muszą poczekać do jutra. Dobra, albo... Ja mam, tu, już przyniosłem. Masz? Proszę. A. Masz tutaj jakieś, żeby to powiesić? No to świeci. Wiesz co? Tutaj o. Będzie. O. A popatrz, co to jest. O kurde, już widzę. Popatrz. Znowu sentymenty. Ale z którego roku to ci nie powiem. Pokaż, bo tam pisałem na dole. Te? 2016. A, 16, o kurde. Patrzcie, no, masakra. I tyle ci się uchowało? Co tam masz, Gosia? Upieczoną? Będziesz jadła? He?
Gryla. Oj, Dawidę, kurde, proszę. No, też z gryla? No. Ale ładne masz lakierki. Panie kolego. Normalnie stepować możesz. Słyszycie? Co? Masakra. Ty, a tam to się nie... Da się tam to podnieść, żeby było widać? Dawidek, weź tam, pokaż kamerą. Czyli wy profesjonaliści od przepowiadania pogody. Mówiłem, że będzie padać. Miało padać od zmierzchu. A pada trochę wcześniej. Ej, zobacz. Ten. Proszę. Tu są opady. Tu z której? Czekaj. Wow, 23. Wow, babę. Patrz. Masakra. Ale damy radę. Myśmy damy radę. Obyśmy dali. Jesteśmy bezpieczni. Przejdzie zaraz. Co? Zaraz przejdzie. Do 23. To tylko kropi. Jurek sobie przypomniał, że ma okna w aucie otwarte. Pesia lubi pływać. Co? O kurde. Zamokło, moje portki zamokły na wieczór, wszystko zamokło. Zobaczcie, jaka cisza nastała. I łódka sobie pływa nawet. Tak? Widzisz? Ja nie widzę. Tu zabałem. Po prostu komuś się zepsuła chyba i do nas wiadrem spycha. Bo taki grat się zrobił, albo łączność straciła, nie? 10% znaleźnego. No co? Patrz tu nagra jeszcze. Patrz. A, woda. Patrz tutaj, tutaj będzie dobrze widać. Bo mi teraz pod nogi podpłynęła, widzicie? Patrzcie. Dobrze, podłogi nie ma w namiocie założonej. Tak lało, że już stróżki wody po prostu zaczęły iść. No, to w ogóle coś, chłopie, siedzisz no, w wodzie. Siedzę w wodzie. No. Masakra. To chodź tu na krzesło. Tutaj jest to samo. Opady były, no. Ale przygoda jest, nie? No. Przygoda życia. Przygoda i zabawa. No. Nie, no fajnie, nie? Tak. Chwilowo przestało padać. Teraz, jak okna zamknąłem. Bardzo ci napadało? Co? No możesz spać ze mną, Juruś, jak tego. Ja cię zapraszam do mnie. Było pranie tapicerki? Co? Będę tutaj tego. No wiesz, ja planowałem z tobą tu spać na ziemi, się walnąć na tym, na śpiworku. Powodzenia. Ale jednak wybieram Jurusia na foteliku. Ja muszę wcześniej zasnąć. Nie, tak. Jeszcze poplotkujemy. No bo wiesz, co zrobimy? Będziemy tak jak ostatnio w aucie sobie tego kapitana bomby słuchaliśmy i będziemy śpiewać, nie? Dalej po minerał. Faktycznie tu się nawaliło. To przygody czas. To przygody czas. Dalej. Po minerał didu. Uratuje nas. To spływa po prostu. Do roboty. Ciao raz zbiorni. Złota myśl. Tu i wio, Boże! To drugi też. No. Dawidek jednak może ma rację z tymi gumiaczkami. Małe urwanie chmury. O, kaczuszki. Żyjemy. Przetrwaliśmy. Widzicie, mnóstwo ludzi jest na Niedźwiadku. O, ale błysło. Ale już chyba poszła burza. Trzeba sprawdzić, czy wędek nie wciągnęło. Daje. To, co jest teraz tam, było przed chwilą u nas. Ale przetrwaliśmy. Ależ przygoda. Przeszła ta największa chmura. Wyszliśmy z namiotu. Przerzucamy wędki. Trzeba sprawdzić, czy coś do nas nie przepłynęło. Jurek atakuje swoją tajną bronią. Kobrą. To piorun i tajgerem.
jak ma trafić, trafi w końcu. Robimy myk. Ja zanęciłem sobie na jutro i teraz zdradzę wam. Na białego busa Juruś. 20 metr, delikatnie, nawet nie, tylko musi, tak żeby spadło. Idealnie. I zaraz zobaczycie branie. Nie wiem, kochani, czy to widzieliście, ale my to widzieliśmy. Mam nadzieję, że się nagrało. I to zmierza w naszym kierunku. Na razie nie pada. Mówiłem. Co? Mówiłem. Do 23. Ja sobie wziąłem gumę w filce, to... Poka. Niech leje. Nie? No jaj. Cholera, ci powiem, że się nie przygotowałem, Dawidek. Tak? No. Ja pełen w pewnej krasie. O. Mogę iść, nie? Na dicho tu. Co? Jurek, ty się boisz? No najbardziej się Jurek boi. Co tak piszą? Nie, nie, Wojtku, tam mam dom. W tym kierunku. Chodź, Juruś. Ja nie wiem, czy jeszcze mam do czego wracać. Jak ktoś chce przygarnąć Jurka, piszcie w komentarzach. Murem za Jurkiem. O. Dużo piję. No nie przesadzaj. Wody, no wody. O, tąpnęło. No idzie ta burza na nas, nie? O, taki przygodowy film trochę dzisiaj będziecie mieć. Może ktoś napisze, jak się to liczy w ogóle. Bo nie, każda sekunda to jest tam ilość kilometrów, tak, nie? No, ale nigdy tego nie pamiętamy. Jak na przykład, o, patrzcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 km. 1, 2, widzicie, 23 km stąd jest burza. Bo dopiero teraz przyszło to walnięcie, co takie ostre było, nie? Także to jest bardzo daleko, jest szansa, że nie dojdzie już. Ale z tej strony też niestety takie cyrki mają miejsce. No cóż. Będzie wesoło. Powiem wam, że trochę się nie dziwię, bo dzisiaj było 50 stopni w słońcu. Także było grubo. No teraz już jest okej, nie? Ja dzisiaj odpuszczam, bo nawet wędkę wyciągnąłem. Jurek zarzucił na miejscówie. Ale od rana pokażę wam, jak się łowi. To samo było ostatnio, nie wiem, czy pamiętacie. Pierwszy taki dzień zapoznawczy, bailando, melo. A później łowienie. Także nie przewijajcie. Ryby będą. Mistrz. Na koszyczek, brania są, coś tam puka, ale drobnica. O! Trzeba być twardym, nie miętkim, nie, Dawidek? Jeszcze raz zeszło. Zeszło? Zeszło. Się tam chciałem. No ale pierwszy film, kurde, nagrywamy, że taka burza idzie w tle, nie? Jest dobrze. Jest dobrze. Ale pelet, teraz pelet do tego wało. Tak? Rozrobiło pelet po burzy. Aha, zostawiłeś. Domoczyło. Tak pelet domoczyło, że kaszka zrobiła, ale skutkuje na razie. Są jakieś tam brania. Jestem leniwy, nie chcę mi się dosypać świeżego, bo może za chwilę znowu lunie, nie? No nie. Trzeba będzie przytrzymać do rana, także. Na spokojnie. Proszę bardzo, tu sobie stanę, jak wchodzi w lewo, stanę sobie bardziej w prawo, nie? O, no i zajedzie. A żywiec? Stoi jak zaczarowany. Przyjdzie na jego kolej. Jak się położę w samochodzie, to mnie akurat wtedy wyczy. Ja myślę, że Dawidek, ty będziesz, kurde, dzisiaj królem, powiem ci. Jest coś, powiem. No. Ale czujesz? Czuję. Położę w samochodzie, bo śpię w gumiokach też. No, to tak? A jak? Nie ściągasz? Nie ściągam, gdzie? Tego się nie będzie wkurzać. Ryby, nie? To mnie wyjdzie sygnalizator z gumioku w małcie. Mała poprawka.
10 sekund to 3400 metrów od nas, czyli 3,5 km od nas. Jest teraz burza. Jak było 20 sekund, to jest jakieś 7 km od nas. Może minie. Na pewno. Chyba, że nie. O kutwa. Słuchajcie, znowu się zaczyna kataklizm. Włączę ten tryb nocny chyba w ogóle. Masz radyjko? Mhm. No. To jest sterowanie do wędki. Co, Juruś? Jest jakiś, dzisiaj smutny jesteś, nie, Dawidek? Nie, troszkę ta burza przeszła. O cholera. Co? Baterie ładowałem. I nie wziąłeś? Wziąłem. Idę po baterii. O! Trzymaj. Idzie do przodu. Do przodu. Czekaj, teraz bok go. Ja pamiętam, kiedyś takie telefony były. Pierwsze telefony. To tak jak zacina, to zrzuć, Dawidku. O, no tak się rozmawiało. Halo? Nie słyszę. Tak? Tak, pamiętam. Ty, a widziałeś, ile ludzi ci pisało komentarze o tą polszczyznę, że to tak ładnie tłumaczysz? Tak historycznie, te hasła wszystkie? No. Człowiek się uczył. Całe życie. Kochani, dalej pada. Właściwie jest burza. Jurek otwiera kącik kulinarny. Proszę. Paróweczki grillowe z curry. Tak? A najlepsze jest to, że grilla wzięliśmy do namiotu. Zapomniałem wam powiedzieć. Jeszcze nie grillowałem w namiocie. Już. Będzie dobre? Chyba. Witajcie w kąciku kulinarnym. Namiotowy kącik kulinarny. Nie no. Witajcie w kąciku kulinarnym. W dzisiejszym odcineczku paróweczki grillowe. Kiełbaski. Kiełbaski grillowe w curry. W namiocie, w dużym pokoju, z oświetleniem, przekładamy sobie ładnie, pyk, o, Dawidek świeci. Gosia, co ty się tak chichrasz? Później będą gadać, że ich mocno jarą. Dawidek świeci, ładnie świeci, poświeć tu jeszcze. Może postawimy tu. Nagryźmy oświetlenie. A żeby nagrzać, tak? Tam postawimy dzisiaj. No, można. O! Ty, bo mamy tylko dwie lampki. O! Dochodzą. To jest podstawka pod lampkę. Pływamy. To pływa. Juruś, jest ci zimno? Troszku. Bo mi nie, pod ziemi ciągnie, ale, nie wiem czemu. Ale powiem wam, że no stoimy w wodzie. Ta woda spływa cały tragedii. Czas. A nie, ona przypływa i tam... No płynie sobie. Dokładnie. Patrzę, dokąd może popłynąć. O, Dawidek w końcu upolował, no bestie. Woodstock? Power of love. Mokro jest. O, czasem było mokro. Wieczorami, nie? Dziennik pokładowy. Dobra. Do Ubajc. Teraz idziemy łowić. Dopa. 15. 15. 15. Pasuje panowie zarzucić wędki. Tak. Dobra. Przyjechaliśmy o 13 i jeszcze wędki nie zarzucone. Dziennik pokładowy, no bajc, numer 1. Jesteśmy na planecie Ziemia. Jurek śpi. Hop. Wyspani? Łowcy?
He? Co tak długo śpicie? No siódma. Dziennik pokładowy Nobu Bite 2. Wszyscy wstali, oprócz jednego delikwenta. Jeżeli to widzicie, no to już nie śpi. Nie wiem. Juruś, wstawamy? Latareczka ci została jeszcze na główce. Dobrze zgasiłeś. Dobrze gwiazdy rozświetlał w nocy. Jureczku. Macie, możecie Jurkowi, teraz wam wydaje, możecie pytania zadawać. Proszę. Marcin pyta, kiedy wstaniesz. Wstaniesz? Słuchajcie, no widziałem już różne rzeczy. Widziałem rybitwy, widziałem mewy nad morzem polujące. Bociana polującego, a ryby rzadko się widuje. A ten pan kolega ewidentnie tutaj przed chwilą polował. Może się jeszcze uda uchwycić, jak fajnie. Pięknie. No pokażę wam, bo nowy gatunek dzisiaj. Bolenie tylko jeden za drugim, ale nawet pięknego garbusa złowił. I to dosłownie, patrzcie, jak garba ma. Ładny garbus. Jest garbuś. No, jest, jest. No. Na potrójny kultowy krętlik. O. Ne. Słuchajcie, no sprawdza się moje porzekadło niedźwiadkowe. Skuteczne nęcenie przynosi efekt, tylko niestety są same drobne rybki. No ale powoli, powoli, nie? Są małe, to będą i duże. Płotka. Kolejny gatunek dzisiaj. I jedziemy dalej. Co, no łowimy od rana. Ostro się zasadziliśmy. Zobaczcie, co tu się dzieje. Boleń tak szaleje. Niedźwiadek został zarybiony boleniem. Skutecznie uniemożliwia podejściu karpiowi. O, widzicie? Troszkę przenęcone przy brzegu. I na drobnicy się wyżywa. Może jeszcze się uda nagrać. Atak. O, widzieliście? No ja mam spławik przed sobą, na 20 metrze około. Teraz mam dumbbellsa małego założonego. Na pelet atakuje boleń niestety. Na kukurydze boleń. Nie będę wam w kółku takich samych boleni pokazywał, bo one są chyba z tego samego rocznika. Mniej więcej takiej samej wielkości. I nudzą mnie. Wielki? Jest dycha! Sąsiad na stanowisku. Popuść mu, Piotr! Piotr! Popuść mu! Coś większego chyba, nie? No jak podbiera gdzie w rękę, to może być coś większego. Karp mały. Proszę, Dawidek kolejnego bolenia wyciągnął. Łotka. Płotka? Łotka, ale taka jak boleń. Z daleka nie widzę. No to dobrze, to kolejny gatunek ryby dzisiaj, nie? No jest elegancko. No. Bolenie, płocie, okonie. Tylko drapieżnika jeszcze nimo. Patrzcie, wrzuciliśmy chleb, żeby zobaczyć, czy w taką pogodę właśnie z powierzchni coś się będzie działo i proszę bardzo. Nie chcę tam podejść, żeby nie wypłoszyć, ale chyba karpie zbierają z powierzchni. O, widzicie? Już połowę tego chleba zjadły. Nie wiem, czy to karpie są. Jurek poszedł po okulary polaryzacyjne. Zaraz wam powie, co to jest. No i jak? Coś dużego? Nie. To patrz, jak wpiernicza. Chapnął chlebek cały. Cały? Patrz. To weź tam podrzuć coś na spowiku. Myślisz, że to jest coś małego? Tak. A gdzie boleń by chleb jadł? Wszystko
Boleń? Boleń? Ale on już tu naprawdę zgłupiał ten boleń. Czyli koniec, zaraz tutaj będzie branko, ja miałem przecież karpia na wędce, także to nie jest tak, że o my he i my na krowę już ciele. Trzeba wyczekać, to jest trudne łowisko, wymagające dla profesjonalistów. Nie Dawid? No, profesjonalista tu przychodzi, to złowi, no, a nie, że on. Tak jak prestiżu. Cały czas! No biorą takie maloty niestety. Okoń? No, cały czas te płotki. No. Ileż można z tymi płotkami? No i co, mamy powtórkę z wczoraj. Wyszło słońce, patelnia jest, ciężko już jest wytrzymać. Teraz jest godzina, powiem wam. 11 dochodzi, także nie wróżę temu nic dobrego. Biorą ryby, bo dużo ryb połowiliśmy, nie będę wam tego wszystkiego pokazywał, ale są to ryby małe i średnie, nie? Bolenie dzisiaj to totalnie zdominowały, płocie, okonie. Ani jednego karpia o dziwo nie złowiliśmy, a szkoda, bo się na nie nastawiałem. Nie wiem, mam nadzieję, że tu jeszcze zostały te karpie. Spotkaliśmy 3 osoby, co? Pika, nawet w tle pewnie będziecie słyszeć. Cały czas się bawią. Spotkaliśmy 3 osoby, które do nas podeszły i powiedziały, że myślały, że już niedźwiadek umarł śmiercią naturalną, ale po oglądnięciu filmu, który nagraliśmy stąd bodajże 3 tygodnie temu, wpisze sobie tam nockę na niedźwiadku, kto jeszcze nie widział, no jednak stwierdzili, że przyjadą. No i nie wiem, czy to taki dzień, ale no dzisiaj słabo ryba wszystkim bierze, a prawie wszystkie stanowiska są obsadzone. Miło spędziliśmy na pewno czas, odpoczęliśmy, czas wracać. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę. Osoby, które są nowe, macie przycisk subskrybuj, kliknijcie, będzie dostawać informacje o nowych filmach. Nowy film jest zawsze w piątek o godzinie 19, bo weekend zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Buziak dla moich patronów, niedźwiadkowy, jesteście wspaniali, bardzo wam dziękuję. Kto chce jeszcze dołączyć do tego szczytnego grona, zapraszam, link macie w opisie filmu. Patronite, wbijajcie. I to wszystko. Ryby, cześć. Koniec. Dołącz do obozu Łowcy, klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.